No dobrze, to było nieco niesprawiedliwe, ale w swoich słusznych założeniach crafting ma sprawić, że poczujemy się jak MacGyver, czyli gość, który idzie ze scyzorykiem do lasu i buduje centrum handlowe. W sumie to marzenie możemy spełnić w Minecrafcie, ale w przypadku innych gier tak fajowo nie jest. Skąd więc ta moda na crafting oraz czy każda gra koniecznie musi nam oferować ten element rozgrywki? Odpowiedź jest prosta. Nie musi. Z drugiej strony, crafting to mechanika, której obecność w grze stosunkowo łatwo uzasadnić. W nowych Tomb Raiderach na przykład crafting pasuje do postaci Lary Croft. Nasza wszędobylska archeolożka musi przecież poradzić sobie w dziczy, a jedną z rzeczy, która to odzwierciedla, jest przecież umiejętność konstruowania łuku z patyka i włosów. W The Last of Us, świecie postapokaliptycznym, ludzie starają się przetrwać przy pomocy czegokolwiek, co uda im się znaleźć. Dlatego nie jest dziwne to, że Joel potrafi zmajstrować sobie apteczkę. Horizon natomiast to w kwestii umiejscowienia craftingu w świecie miks Tomb Raidera i The Last of Us. I to są bardzo prościutkie systemy craftingu, takie, które wymagają od nas jedynie posiadania odpowiednich ingrediencji. Szczerze mówiąc, nie widzę w tych systemach craftingowych dużej wartości wzbogacającej te gry. Twórcy co prawda robią z nich coś praktycznie niezbędnego do progresu w grze, ale jak dla mnie to jedynie tworzenie iluzji tego, że gracz ma więcej do roboty, że jest więcej gry w grze. Tak naprawdę to tylko komplikowanie rzeczy, które mogą być prostsze. Na przykład, gdy w grze czeka nas jakieś duże starcie, twórcy zaraz przed dostarczają nam zazwyczaj jakiś surowców, żeby się doń przygotować. Na przykład amunicję, apteczki, pancerz i tak dalej. W grach, w których crafting jest jedną z mechanik, dostajemy ingrediencje, dzięki którym sami musimy sporządzić sobie to, co twórcy mogli nam po prostu dać. I nie uważam tego za szkodliwe w jakikolwiek sposób, ale nie wzbogaca to w moim odczuciu samej rozgrywki. Otwieranie dodatkowych okienek, grzebanie w nich w poszukiwaniu interesujących nas receptur, bądź co bądź spowalnia to rozgrywkę, przerywa trochę to momentum, w które wpadliśmy. Nawet jeżeli można robić to w biegu, tak jak w Horizonie czy w Rise of the Tomb Raider. Zresztą tworzenie przedmiotów w locie podczas walki to moim zdaniem pauperyzacja zarówno idei łowiectwa, ale i samego craftingu. Jak powiedziałem, spowalnia ono akcję, to po pierwsze, po drugie zmniejsza znaczenie przygotowań przed walką, skoro możemy tworzyć przedmioty w locie, a po trzecie sprowadza sam crafting do mało angażującego wciskania przycisku pada. A i zapomniałbym, często wymagana jest jeszcze receptura czy schemat, inaczej nie ma szans. Nawet gry z serii Assassin's Creed wprowadziły coś takiego jak crafting. Nie wystarczy skupić się na byciu asasynem, teraz trzeba jeszcze pamiętać o tym, żeby zdobyć drewienko, szklane butelki i inne badziewie. Tak więc moim zdaniem crafting do gier akcji raczej nie pasuje i wrzucany jest do niej na zasadzie podążania za popularnymi trendami. Niespecjalnie im szkodzi, ale również w żaden sposób nie wzbogaca. Posiadanie wielu systemów, jak zdobywanie doświadczenia czy crafting, niekoniecznie działa na korzyść gry. To po prostu kolejna rzecz, którą można wrzucić do folderów reklamowych, do wideo promocyjnych. Rzecz, która ma nam powiedzieć, patrzcie, nasza gra jest rozbudowana, bo ma crafting. Trudno się jednak dziwić twórcom, że podążają za pewnymi trendami, a survivalowe gry z craftingiem w roli głównej rodzą się jak grzyby po deszczu i choć możemy kręcić nosem na to, że każda wygląda praktycznie tak samo, to mimo wszystko w tych produkcjach crafting ma sens, bo to jest główna atrakcja. Pozwolenie graczowi na stworzenie czegoś samemu to naprawdę fajna koncepcja, jeżeli obuduje się wokół tego całą grę. Zresztą Minecraft przez wielu wyśmiewany jako gra, w którą grają tylko dzieciaki, daje nam niesamowite wręcz możliwości. I nie chodzi tutaj o crafting, dzięki któremu możemy stworzyć sobie młotek czy mieczyk. Nie, w Minecrafcie craftujemy całe światy.
światy czasami fantastyczne, tak jak w grach RPG. Gdy mowa o craftingu, RPG to osobny temat. Przecież odgrywanie ról może wiązać się również z tym, że ktoś chciałby być kowalem na przykład, albo drwalem. I taka idea przyświecała twórcom Ultimy Online z 1997 roku. Crafting nie jest przecież wymysłem naszych czasów. To moda, ale nie wymysł. Ultima Online pozwalała nam na tworzenie przedmiotów, które, jeżeli mieliśmy odpowiednie umiejętności, były sygnowane imieniem naszej postaci. Sprzedawanie sporządzonych przez nas przedmiotów było jedną z podstaw ekonomii gry i w tej kwestii we współczesnych grach MMORPG dużo się nie zmieniło. Ultima zapoczątkowała identyfikowanie się z profesją, czyli nadawaniem sobie własnej roli w społeczeństwie graczy. Tylko że w Ultimie nie mogliśmy tworzyć takich przedmiotów w biegu. Jeżeli chciałbyś być jeden z drugim kowalem, to musisz mieć odpowiednio zaopatrzoną pracownię. Nie wystarczy to, że zbierzesz sobie 3 kawałki rudy i 1 patyk, by stworzyć epicki miecz zagłady niziołków. Tworzenie przedmiotów, a przez to ekonomii, występuje praktycznie w każdej grze MMO, w World of Warcraft, The Old Republic, a w EVE Online ma to jeszcze większe znaczenie. Tej grze o wiele bliżej Ultimie Online w kwestii tego, jak angażuje graczy w budowanie świata, w którym sobie wspólnie egzystują. Oczywiście RPG dla pojedynczego gracza też muszą reklamować się jakąś formą craftingu. Seria The Elder Scrolls działa w tym miejscu całkiem nieźle. Trochę na zasadzie Ultimy. Jak chcemy coś stworzyć, to potrzebujemy odpowiednich narzędzi oraz miejsca. Dobrze wpisuje się to w gatunkowe odgrywanie roli. Z drugiej strony mamy Pillars of Eternity, w której to grze crafting jest tak niezbędny, że nigdy go nie użyłem i szczerze mówiąc w ogóle o nim zapomniałem. No i Dragon Age Inkwizycja. Ach tak, Inkwizycja ten system craftingu ma wręcz gargantuiczny. Krzyczy do nas, że możemy stworzyć praktycznie wszystko. Pod warunkiem, że zbierzemy 30 korzeni, 20 skór dzika, 15 zębów beboka i 3 środkowe palce Yeti, czy innej wielkiej cholery. Crafting w Inkwizycji jest rozbudowany, ale przy tym niemożebnie nudny. Okna, w ramach których dokonujemy cudów stworzenia, są równie przejrzyste, co morze po katastrofie tankowca, a bonusy, które otrzymujemy łącząc poszczególne składniki, nudne jak flaki z olejem. Inkwizycja to gra okej, ale crafting ma potwornie nieintuicyjny. Nie wspominając o tym, że w trakcie naszych podróży natrafimy na dziesiątki schematów, z czego jakieś 90% to bezużyteczny złom. No i po co wrzucać tyle badziewia do gry? Żeby stworzyć iluzję, że to rzeczywiście ma znaczenie? Bez sensu. Jeżeli crafting jest rzeczywiście ważny, to chyba lepszym pomysłem jest ograniczenie ilości schematów przy jednoczesnym zwiększeniu ich jakości. Niech każdy przepis, schemat będzie wyjątkową nagrodą, niech umożliwi graczowi stworzenie czegoś potężnego. Wtedy moim zdaniem ta mechanika ma o wiele większy sens. Założenie craftingu, czyli dajmy graczowi narzędzia, by stworzył coś samemu, jest bardzo fajne. Nawet jeżeli to tworzenie polega na wykorzystywaniu przygotowanych wcześniej przez twórców receptur. Założenie założeniem, moda modą, jakość jakością, ale umieszczenie craftingu w grze ma jeszcze jedną zaletę. Dla wydawcy. Można na nim zarobić. Możliwość tworzenia własnych broni w grze Dead Space 3 została doń wrzucona z myślą o mikrotransakcjach. Wszelkie surowce niezbędne do craftingu można łatwo wystawić na sprzedaż, nawet w singlowej grze AAA. Nie chcesz zbierać surowców? Proste, zapłać. W dużej ilości gier crafting to jedynie zapychacz. Coś, co przez iluzję oddania w ręce graczy możliwości tworzenia zmusza go do mozolnego szukania surowców, a potem nawigowania w dodatkowych okienkach. Coś, co można byłoby zrobić za pomocą jednego kliknięcia, rozciągane jest do 3, 4, a nawet 5. Często crafting to tylko nazwa, jak w nowym Mad Maxie, gdzie menu kustomizacji to po prostu sklep, tylko zamiast pieniędzy mamy złom.
crafting sam w sobie oczywiście zły nie jest, wręcz przeciwnie. Uważam, że to ciekawa mechanika, ale wrzucanie jej wszędzie nie jest moim zdaniem dobrym pomysłem. Szczególnie w przypadku takich gier jak Tomb Raider, The Last of Us czy Horizon. I nie zrozumcie mnie źle, kapitalnie się przy tych grach bawię, nawet przy Horizonie, który jest grą wtórną, ale dobrze tą wtórnością operuje. Bardzo lubię te gry, ale nie dlatego, że mogę sobie otworzyć kolejne okienka, żeby z wody i szmatki zrobić koktajl Mołotowa. Na tle innych atrakcji w tych grach, crafting wydaje się być czymś zbędnym, wrzuconym dlatego, że jest modny i ewentualnie po to, by wydawca mógł przemycić mikrotransakcje. Jeżeli chcecie zrobić grę akcji, w której crafting rzeczywiście daje frajdę, zróbcie coś na wzór Dead Rising. Do usłyszenia.